Ślądrze to usta twe, parabao. Tarirarararitiri. O! Czyli wkłada takie coś i jest artystą od razu. A tak to nie puszczą. Chociaż ja przez tą pszczółkę Maję to mam wejście do każdej świątyni sztuki. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, z ogo mają. Wszyscy Maję znają. Na jakie kompromisy, ustępstwa musi iść artysta, aby utrzymywać się przez tyle lat, co pan utrzymuje się z muzyki? Poszedłem na kompromis, nagrywając Dobranockę, prawda? I nagrywając piosenkę z Golasami. Świetne dwa numery, ale jakby nie w moim amplua. I one dały mi jakby taki no, margines bezpieczeństwa, że ta publiczność wiedziała, że jak ten gość, co śpiewa pszczółkę Maji i ten, co śpiewa chałupy, to on jest dobry. Ja wtedy sobie mogłem śpiewać swoje kompozycje i już oni, aha, to znaczy, o, to fajnie, to posłuchamy. Czy to tylko chwila, o nie, znają państwo ten kawałek, prawda? On mnie totalnie rozwala swoim laptopem. Jego laptop, czyli w wolnym tłumaczeniu kalendarzyk i malusieńkimi literkami, a pamiętajmy, że Zbyszek też nie ma jak za dobrego wzroku, ale on tam dziubie tymi swoimi literkami i ma wszystko tam zapisane. To jest ten słynny pana laptop? No, on taki jest. No. A jak daleko do przodu jest no, zapełniony? Do końca. Tu mamy listopad, grudzień. No proszę bardzo. Proszę bardzo. Tak. Skąd pan czerpie takie pokłady energii, żeby tak występować czasem dwa często razy dziennie? Często dzwonię do banku, pytam o konto. I to mi daje kopa. No tak jak wszystkim, no co? Nie bądźmy hipokrytami przecież. Chałupy. Sanow Jamaica Blues. Polis Barbados i Galapagos. Chałupy welcome. Na urlop pan jeździ? Ma pan w ogóle taki czas urlopowy? Nie lubię urlopów. Nie, to jest związane z tym, że właśnie wtedy na urlopie mam czysty wyrzut sumienia, że nie gram. W Chorwacji byłem z kolegą Zbyszkiem Górnym, pojechaliśmy. Kiedy? Oj, to było 10 lat temu dobre. Wytrzymałem 4 dni. Nawet chciałem, żeby pojechać teraz z przyjacielem na Florydę sobie odpocząć nareszcie po tych, powiem sobie, 10 latach tyrania bez urlopu teraz. No tak na mnie patrzy Zbyszek, no a przy po 3 dniach już będzie chciał wracać. Po co my tam pojedziemy? I ma rację. Zacznij od Baha, nim słońce poda. Chodźcie, kochani, pokażę wam państwu coś bardzo ważnego w życiu każdego wystrzegającego faceta oraz kobiety. Dobrze jest kisiel wypić przed śpiewaniem. No to dobrze na gardło robi. Oczywiście symbolicznie, nie wolno pić alkoholu przed pracą, bo później człowiek jest bardzo z siebie zadowolony. Uwierz nagle w różowy czas, przecież nie masz. Zostaw wszystko, zostaw to złe, lepiej już nie. Ja to mam takie marzenie, co, że za 10 lat będę jechał Brooklynem pod Nowym Jorkiem, znaczy w Nowym Jorku. I tam widać piękny Manhattan, tak cały jak na pocztówce. I na tym Manhattanie będzie taka strajf przez całą ulicę Piątą Avenue, tak w poprzek. I będzie napisane Zbigniew Wodecki, koncert 16, 18, 20, biletów brak. Fajne marzenie, nie?